dobrzy, chytrzy kota. Pewnego razu na poddaszu wielkiego zielonego domu żyła sobie rodzina Skubaczyńskich. Nie, nie rodzina ludzi, ale rodzina myszy. Skubańczycy to bardzo dumna rodzina. Widzicie? Oni nie byli zwyczajnymi myszami. Każdy z nich zawsze miał świetne pomysły na ułatwianie swojego życia. A może zbudujemy własną kuchnię? Będziemy robili swoje zakupy we własnym sklepie. O tak, świetnie. To będzie super zabawa. Ja mam lepszy pomysł. A może otworzymy swój własny supermarket? Zarobimy mnóstwo pieniędzy i kupimy sobie ten dom. O tak, świetnie. To będzie super zabawa. Ale to wszystko niewiele znaczyło. Puste słowa. Uwaga wszyscy! Pani domu i jej mąż zaprosili dziś na obiad jakichś gości. I wiemy, co to oznacza. Szykujemy się na wyżerkę! Wyżerko! Myślałem, że powie przyjęcie, ale wyżerka jest znacznie lepsza. Justuję to całe jedzenie. Świetnie, to znaczy, że mogę wziąć swoją działkę. Wiem, wiem. Wszyscy nie możemy się doczekać. Ale musimy zrobić to dobrze. W końcu ci ludzie to potężne istoty, które mogą nas wyłapać w mgnieniu oka. Wiem, wiem, żartuję sobie. Ludzie nigdy nas nie znajdą. Ale musimy być ostrożni. Teraz Tom i ja schowamy się w lodówce. Jak tylko się ściemni, dam wam znak do bezpiecznego wyjścia. Merlin z Tomem poszli schować się w lodówce. Po drodze powiedzieli Tomowi o pomyśle, na jaki wpadł Jerry. Wiesz, Tom, Jerry tam mówił o wypowiedzeniu wojny ludziom. Cała planeta może być nasza. A niech to. Oto cały Jerry. Jest taki silny. A czy powiedział ci jak? A, niestety nie. Nie doszliśmy do tej części. Jestem pewien, że do tego dojdziemy. O, z pewnością. My, Skubaczyńscy, jesteśmy tacy mądrzy. Gdy w zielonym domu zapadła cisza, Merlin i Tom dali sygnał pozostałym myszom. Na stole było wszystko. Wszelkie rodzaje jedzenia na wielkim drewnianym stole. Miam, 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 miam. Myszy ucieszyły się. Już nigdy nie będę jadła. Najmądrzejszym członkiem rodziny był papa Skubańczyński. Gdy wszystkie myszy leżały brzuchami do góry, Merlin poszedł w kąt poddasza, by porozmawiać z papą. Cześć, papo. Dlaczego cię dziś nie było na imprezie? O, jestem już za stary na te imprezy, mój synu. Muszę uważać na to, co jem. Zjadłem coś, co mi mały sami przyniósł stamtąd, ale dlaczego nie śpisz? Jestem zbyt przejęty, żeby spać. Wygraliśmy dzisiaj naszą wojnę jedzeniową z ludźmi, więc myślałem o pomyśle Jerry'ego na wypowiedzenie wojny ludziom. Wypowiedzieć wojnę ludziom? Czy ty postradałeś zmysły? Nie, to wspaniały pomysł. To idiotyczny pomysł. A, dlaczego ciągle jesteś taki demo... Demotywujący? Tak, tak. O to mi chodziło. Demotywujący. Nie demotywuję cię, moje dziecko. Mówię tylko, że pomysł, nieważne jaki, jest do niczego, jeśli nikt nic z nim nie zrobi. Jeśli mamy tylko wielkie idee, nie znaczy, że jesteśmy inteligentni i odważni. Ale nasza rodzina jest inteligentna. Zobaczysz, papo. Wypowiemy wojnę ludziom i wygramy! Merlin był zdezorientowany.
Nie rozumiał, czemu wpadanie na świetne pomysły miały nie świadczyć o inteligencji. Następnego dnia pani domu weszła do kuchni i była wstrząśnięta. Kochanie, mógłbyś tu proszę na chwilę zejść? Co się stało? To ty zjadłeś wszystkie resztki ostatniej nocy? Co? Nie, absolutnie. Umyłem zęby i poszedłem prosto do łóżka. Nie, nie kłam proszę. Pamiętam, że na stole wieczorem zostało jeszcze mnóstwo jedzenia i nagle rano wszystko zniknęło? Wiesz, że musisz przestrzegać diety. Koniec. Od dzisiaj będziesz jadł tylko owoce, nic więcej. Ale to nie ja. Przestań kłamać. Ale ja nie kłamię, nawet nie popatrzyłem na jedzenie. Ludzie nic nie wiedzieli o myszach na poddaszu. Każdego razu, gdy jedzenie zostawało, myszy je zjadały i pani domu winiła za to swojego męża. Pewnego dnia, gdy Merlin i Tom skubały kawałek chleba, Merlin usłyszał coś dziwnego. Czekaj, słyszysz coś? Ble, to musi być kot naszych sąsiadów, Przytulas. Ble, co to za imię w ogóle, Przytulas? Przecież ten kot wcale nie jest przytulny. Jak ci ludzie mogą w ogóle myśleć, że koty są słodkie? Koty to potwory! Potwory! Słuchaj uważnie. To nie Przytulas. To coś innego. I do tego się zbliża? Merlin i Tom pobiegli zobaczyć, co się dzieje. Nie, nie, nie. To nie może się dziać. Kupili kota. Kota? K-O-T-A. Kota. O rany. Nie mogę oddychać, Tom, umieram. W porządku. Pamiętaj nasze ćwiczenia na koncentrację. Spróbuj coś czuć. Popatrz na swoją dłoń. Na czym teraz jesteś skoncentrowany? O tak, w porządku. To powinno zadziałać. Popatrz na swoją dłoń, bo gdy kot nas wywęszy, to nie będzie już żadnej ręki. To katastrofa! Kto dał im ten durny pomysł, żeby sprowadzić do domu kota? Te wielkie, futrzaste, wąsate kreatury. One mają wąsy. To takie dziwaczne. Włoski dziwnie umiejscowione obok ich ust. A Marlin? A my też je mamy. W czyjej grasz drużynie, stary? Musimy zorganizować pilną naradę. Jak mogli nam to zrobić? My byliśmy pierwsi! To nasz dom! Dobrze, może reagujemy przesadnie. Nie wszystkie koty jedzą myszy, prawda? Może ten kot jest wegetarianinem, może je trawę. To jest głupie! Żyjmy tak, jak żyliśmy do tej pory. Bez strachu. Tak, zgoda. Tak. Ma rację. Tak. Dobrze. On ma rację. To jest nasz dom. My tu byliśmy pierwsi. Przegońmy tę małą, futrzaną kreaturę. I tak podjęto decyzję. Myszy miały zachowywać się jak dotąd. I miały stawiać czoło potężnemu zwierzęciu. Myszy zaczęły się rozglądać, nieco wystraszone, ale dzielnie. Ale sprawy nie potoczyły się zgodnie z ich planem. To rozbijało rodzinę. Powoli myszy z rodziny Skubajczyńskich zaczęły odchodzić z zielonego domu. Nie, ludzie, jesteśmy rodziną. Damy radę. Daj spokój, Merlin. Umówmy się, tu jest kot, a my jesteśmy mysami. Nigdy nie pozwoli nam żyć tu w pokoju. Miło było żyć tu na poddasu, ale się skończyło. Nigdy nie zapomnimy tych dni. Rodzina się kurczyła. Z każdym mijającym dniem lęk przed kotem rósł wśród rodziny Skubańczyńskich. Zaczęli jeden po drugim opuszczać dom. Stewart, tancerz, Jenny, mądrala. Homp, przeżuwacz. Wszyscy odeszli. Pogoń nie miała końca. Nieważne jak ostrożne były myszy, kot i tak zawsze je odnajdywał. Z dnia na dzień zdobywanie jedzenia było coraz trudniejsze. Dość tego!
Musimy coś z tym kotem zrobić. Potrzebuję pomysłów. No dalej. Skubaczyńscy przecież z tego słyną, że mają pomysły. Co nie? O, tylko nie to! Ja mam pomysł. A może pójdziemy i poskarżymy się na kota ludziom? Powiemy im, że to kot zjada wszystkie resztki jedzenia. Co? Bardzo dobra próba. Ale problem jest w tym, że ludzie nie są na tyle wyedukowani, żeby zrozumieć naszą mowę. Tak, to prawda. Na tym polega problem. No dalej, ruszcie tymi skubaczyńskimi mózgami. Mam to. Jeśli się w to wgryźć, to prawdziwy problem jest taki, że nie widzimy, jak kot nadchodzi, tak? W jednej chwili pojadamy sobie spokojnie jedzenie, a w drugiej chwili nagle kot wyskakuje na nas zupełnie znikąd. O tak! Absolutnie! To prawda! Tak! To się stało tego dnia, gdy czytałem ten przepis na ladzie. A kogo próbujesz oszukać? Wszyscy wiemy, że nie umiesz czytać. Patrzyłeś po prostu na tę samiczkę w ogrodzie. Cicho wszyscy! Tak, sami. Co mówiłeś? Więc może po prostu skupimy się na tym, żeby wiedzieć zawsze, gdzie jest kot. Jak będzie w pokoju ze swoją panią, wtedy będziemy podjadać w kuchni. To ma sens. Ale skąd to będziemy wiedzieli? Zawieźmy mu dzwonek! Co? Kielonek! Nie chcę podchodzić do tego negatywnie, ale co nam da zawieszony kielonek? I tak się z niego nikt nie napije! Nie kielonek! Dzwonek! Zawieźmy mu na szyi dzwonek! Wtedy będzie dzwonił zawsze, gdy się poruszy! Więc gdy będziemy słyszeli dzwonek, będziemy wiedzieli, że nadchodzi. Będzie nas próbował wywęszyć, ale nas nigdy nie zobaczy. Chciałbym zobaczyć jego minę. Doskonale. To nazywam mega pomysłem. Zasługujesz na największy kawał ciasta. Największy. Juhu! Wreszcie będziemy żyli w domu bez strachu. To najlepszy pomysł. Tak, ci co odeszli będą żałowali. My nie uciekniemy, to jest nasz dom. Ależ jestem z ciebie dumny. Wiesz co? Twój pomysł powinien zostać uhonorowany. Dlatego ogłaszam ten dzień w historii skubaczyńskich dniem przechytrzenia kota. Tak! Hurra! Przechytrzyć kota! Czy mogę zadać trochę głupie pytanie? Jestem tylko starą myszą, która próbuje nadążyć za nowym pokoleniem, wiecie? Wybaczcie moje tempo. Ale czy jesteście pewni tego pomysłu? Oczywiście, że tak. Myślałeś, że będziemy się cieszyć, nie przemyślawszy tego? Przestań, papo. Nie jesteśmy głupią garstką, która by działała bez przemyśleń. Tak, jesteśmy rodzajem garstki, która nie działa bez przemyśleń, chyba. No dobrze, zatem mam jedno pytanie. Kto mu zawiesi dzwonek? Kto mu zawiesi dzwonek? Tak, to znaczy ktoś musi tam pójść i zawiesić mu na szyi dzwonek. Nieprawdaż? Kto to zrobi? Nastała krępująca cisza. Myszy patrzyły na siebie z nadzieją, że ktoś się zgłosi na ochotnika, ale nikt tego nie zrobił. Cóż, Jerry mógłby. Czy nie myślałeś o wywoływaniu wojny przeciwko ludziom? Ja to może zacznijmy od kota. Co? Nie, to znaczy zrobiłbym to, ale przecież muszę żyć, żeby dowodzić armią przeciwko ludziom, prawda?
To znaczy, widzieliście, jakie ten kot ma zęby? Ty jesteś liderem. Dlaczego ty tego nie zrobisz? Co? Nie. To znaczy, co... Co byście zrobili beze mnie, jeśli by mi się coś stało? Ja nie mogę wam tego zrobić. Niech ktoś inny to zrobi. No dalej, powiedzcie, kto mu zawiesi dzwonek? Nikt nie był gotów zaryzykować życiem. Ani Jerry, ani Merlin. W końcu jedną rzeczą jest powiedzieć coś odważnego, a co innego to zrobić. I nikt z rodziny Skubańczyńskich nie był na tyle odważny, żeby zawiesić dzwonek na szyi kota. Wszyscy zebrali swoje rzeczy i opuścili poddasze. I tak wielki zielony dom został uwolniony od myszy. Pomysł, nieważne jaki, jest do niczego, jeśli nikt nic z nim nie zrobi.